Przechodzimy do następnego tematu. Jak się odnosimy do świata? Co to jest? Źródło zagrożenia czy źródło możliwości dla Rosji? To są rezultaty odpowiedzi na pytania. Jakie niebezpieczeństwa dla kraju wydają się Wam najbardziej realnymi, realistycznymi? Dosyć często zadajemy to pytanie, poczynając od 2005 roku. A ostatnie dane za 2012. Co możemy powiedzieć? Najważniejsze przez ostatnie 7 lat wszystkie zagrożenia, które noszą zewnętrzny charakter, wydają się Rosjanom mniej realne. Na przykład konflikt zbrojny. W 2005 roku z krajami południa i południowego wschodu, czy z jakimiś krajami arabskimi, czy muzułmańskimi. W 2005 roku to się wydawało mniej czy bardziej realne dla 52% respondentów. Obecnie tylko 25%, czyli o połowę mniej. Konflikt z krajami zachodnimi 48% 7 lat temu i obecnie tylko 26%. Dlaczego było to realne w 2005? Przypominam, w 2004 rewolucja pomarańczowa na Ukrainie, szereg pomarańczowych rewolucji w innych krajach z byłej strefy wpływów radzieckich. To oczywiście bardzo poważnie wpłynęło i na naszą wewnętrzną sytuację polityczną i na poglądy naszych obywateli. Ale dzisiaj się wyjaśnia, że rewolucja rewolucjami, ale nie tak straszny jest diabeł, jak go malują. Jak to się mówi? Przewrót przy wsparciu służb zachodnich 7 lat temu uważany był za realny dla 56%, w tej chwili dla 35%. I utrata części terytorium Rosji. Jak wiecie, że mam nieuregulowane konflikty do tej pory z niektórymi państwami i działają strachy odnośnie nowych podejmowanych działań, szczególnie na Dalekim Wschodzie, kiedy to była Rosja, a w tej chwili się okazuje, że już niekoniecznie. Dlatego to jest taka wizja utraty terytorium, jest historycznie jakoś historią upadku ZSRR, ale jednak one są karmione tymi współczesnymi obawami. 7 lat temu taka możliwość była prawie dla 2/3 obywateli Rosji, a w tej chwili tylko dla 39 jest to możliwe. Wszystko jedno dużo. Główna tendencja z zagrożeń zewnętrznych. One są, ale ich aktualność w ostatnich latach zmniejsza się. Teraz pomówimy o zagranicznych wpływach w Rosji. Jak wiecie, ten temat jest bardzo aktywnie omawiany i był omawiany. Pierwsze, co pamiętamy, to był koniec lat 80., kiedy wielu nazywało Gorbaczowa agentem wpływów. Okresowo ten temat znów wypływa. Ostatnio w Rosji, w Moskwie, odbywały się dosyć silne akcje protestu uliczne. Ich oponenci oskarżali tych protestujących, że swoje akcje przeprowadzają za pieniądze Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Dlatego temat ingerencji zagranicznej jest bardzo aktywny w dyskursie politycznym w Rosji. I pytamy ludzi, jak uważacie, czy dzisiaj państwa zagraniczne wpływają na Rosję, mieszają się w sprawy Rosji, czy nie? Dobra nowość polega na tym, że tylko 28% Rosjan uważa, że rzeczywiście państwa zagraniczne aktywnie ingerują w sprawy Rosji. Nie jest to mało, ale na szczęście nie tak znów dużo, jak mogłoby być. Jakie są formy takiej ingerencji, takiego mieszania się? Zaproponowaliśmy szereg takich oskarżeń wysuwanych pod adresem naszej opozycji najczęściej. Na przykład spotkanie ambasadora USA z przedstawicielami opozycji. Jest to ingerencja, czy nie?
Każdy dyplomata ma swoją odpowiedź na to pytanie, ale ludzie też mają prawo odpowiadać. To był a propos bardzo konkretny epizod. W styczniu 2012 roku nowy ambasador w Rosji, Michael McFaul, znany badacz Rosji, który bardzo dobrze mówi po rosyjsku, spotkał się z liderami opozycji parlamentarnej. I 39% Rosjan uważa, że to była próba ingerencji w sprawy wewnętrzne Rosji. 31% uważał, że nie, że to normalne zjawisko. Również inne formy, na przykład finansowanie rosyjskich organizacji praw człowieka przez sponsorów zachodnich. Spotkanie tam o prawach człowieka i temu podobne. Sens polega na tym, że chociaż i wszystkie zagrożenia zewnętrzne nie są zbyt wysokie, ale fakt, czy słuch, czy jakieś takie plotki, że prości ludzie, nie biznesmeni, nie działacze kultury, a właśnie politycy kontaktują się jawnie czy niejawnie z przedstawicielami zagranicznych mocarstw, nie jakichś tam, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i kilku kluczowych sojuszników natowskich, to jest odbierane dosyć boleśnie i traktowanie nie jako normalna praktyka, a jako próba ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne, próba wpływu na naszą wewnętrzną politykę. I stąd przewidywalna odpowiedź na pytania, czy trzeba słuchać tej krytyki, która często przychodzi z zagranicy pod adresem Rosji. Za jakiej granicy? Wiadomo, że z Zachodu przede wszystkim. Ostatnio i z południa Arabowie zaczęli nas krytykować za wspieranie Syrii i Iranu, a ze Wschodu prawie nikt nas nie krytykuje. Także czy trzeba słuchać takiej krytyki, czy nie? To jest interesujące. Jeśli mówić o tym, co się dzieje w Czeczenii, w Dagestanie, to nie. 62% uważa, że taka krytyka jest nieobiektywna, że ma ona jakieś swoje cele polityczne, a nie cel pomocy Rosji. Jeśli mówić o polityce energetycznej, to krytyka również jest nieobiektywna. Są to interesy ekonomiczne, nic więcej. Ale jeśli mówić o sytuacji z prawami człowieka, to tutaj jest to krytyka, która jest uzasadniona. Częściowo trzeba jej słuchać. Tak uważa 42% respondentów. Czyli to są tematy, odnośnie których Rosjanie są gotowi usłyszeć nawet ostre i krytyczne uwagi. Rosja i Ameryka. Jak nasi rodacy odnoszą się do hegemona współczesnego świata? Tych, co się odnoszą bardzo dobrze, jest niewiele i w ciągu ostatnich 5 lat ani raz nie było więcej niż 5%. A tych, kto się odnosi głównie dobrze, jest o wiele więcej. Minimum, które odnotowaliśmy przez te 5 lat, to było 21%, 1/5. To był sondaż 2008 roku w wrześniu, zaraz po wojnie na Kaukazie. Potem w 2009 roku, kiedy prezydentem USA został Obama, sympatie wzrosły do 43%, potem było takie przeładowanie, czyli kurs na zbliżenie obu krajów, wsparcie wzrosło do 54%, a teraz 48%. Trochę mniej, ale jednak jest to wysoki wynik. A ci, co się odnoszą do Ameryki głównie źle albo bardzo źle, jest znacznie mniej. 25% w zasadzie źle, a 7% bardzo źle. Także niezależnie od wszystkich strachów, niezależnie od negatywnego stosunku do tego, co może być zinterpretowane jako ingerencje wewnętrzne sprawy Rosji, to Rosjanie do Ameryki odnoszą się w zasadzie nieźle. Ale jest to stosunek ludzi do innego kraju, a
Następne pytanie to jest ocena stosunków między Rosją i USA. To jest stosunki między dwoma państwami. Stosunki te charakteryzują się głównie jako normalne, spokojne, 38% tak uważa. W 2008 roku tak uważało tylko 14%. Wtedy większość uważała, że stosunki te są napięte. Dzisiaj napięcie jest o wiele mniejsze, tylko 14%. Taki wariant jest wybierany. Dobra nowość polega na tym, że za wrogie nasze stosunki uważa tylko 2% i tylko w najbardziej ostrym roku, we wrześniu 2008 roku, tak mówiło tylko 11%. Niezbyt lubiąc Amerykę, jednak odnosimy się do niej normalnie, spokojnie i we wszystkich naszych konfliktach staramy się nie przekraczać tej niebezpiecznej czerwonej linii. Nasze stosunki mogą być napięte, ale nie chcemy, żeby przekształciły się one w otwarcie wrogie. Rosja i Europa. Jak Europa odnosi się do Rosji zdaniem Rosjan? Zresztą to nasilenie Rosji, czego my życzymy Europie, to jest dobra możliwość dostać silnego czy korzystnego partnera, czy jest to ryzyko, czy jest to zagrożenie. Pytanie nie jest łatwe. Można nawet nazwać go eksperckim czy eksperymentalnym, ale jest interesujące. I tak zdaniem większości Rosjan, 46%, Europejczycy odbierają wzmocnienie Rosji bardziej jako zagrożenie, czyli nie są zainteresowani tym, aby nasz kraj rósł i wzmacniał się. I tylko 30% uważa, że Europa będzie się przyglądała naszemu wzmocnieniu pozytywnie i przyjaźnie. Jest to poważny czynnik, który trzeba mieć na uwadze. Stąd wynika pytanie o priorytety i o orientację naszych stosunków z Unią Europejską. Jak Państwo wiecie, na początku lat 90. był romantyczny okres, kiedy wydawało się, że Rosja może stać się kolejnym kandydatem wstąpienia do Unii. Dzisiaj mamy okres realistyczny. Nikt już nie mówi tak ani o Rosji, ani o innych krajach byłego ZSRR. Coraz mniej, ale jednak w Rosji zachowuje się dosyć duża grupa obywateli, którzy sądzą, że perspektywa wejścia Rosji do Unii nie powinna być zamknięta. 29% tak uważa, że my powinniśmy dążyć z czasem stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tylko 29%. A to ile to zajmie czasu, nie wiadomo. Spytajcie o to Turków. 1/3 uważa, że nie powinniśmy się łączyć z Unią, ale powinniśmy mieć równoprawne stosunki. Jest grupa tych, kto uważa, że w ogóle nie ma sensu dążyć do Europy w żadnym charakterze. Zachód to Zachód, Wschód to Wschód, ale takich jest stosunkowo niewiele, nie więcej niż 1/5. I tak z Unią Europejską powinniśmy bardziej współpracować niż się integrować i w jakich kierunkach. Przede wszystkim oczywiście jest to stosunek gospodarki i handlu. To jest maksimum respondentów, bierze właśnie ten kierunek zbliżenia. Na drugim miejscu współpraca w walce z terroryzmem międzynarodowym. Tu również możemy pomóc sobie wzajemnie. I na końcu realizacja wspólnych projektów naukowych i technologicznych w dziedzinie zarówno nauk fundamentalnych, jak lotnictwa, kosmonautyki i szeregu innych kierunków. To też jest bardzo perspektywiczny kierunek współpracy. A jeśli mówić na przykład o zbliżeniu prawa Unii Europejskiej i Rosji, to jak wiecie, był to jeden z priorytetów unijnych. W Rosji jest on niepopularny. Jak Rosjanie oceniają bieżący kurs naszej polityki zagranicznej? Czy ona się im podoba, czy nie? Na początku pytanie takie dosyć ważkie. Jak w ogóle Rosja powinna się zachowywać
wobec świata zewnętrznego. Zaproponowaliśmy cztery takie zupełnie różne od siebie style zachowania, czy pierwsze, najbardziej agresywny z możliwych, że Rosja powinna się zachowywać jak prawdziwe mocarstwo i dyktować swoją wolę innym krajom. Drugie, powinniście prowadzić niezależną politykę zagraniczną, ale nie dążyć do dyktowania swoich warunków innym krajom. Trzeci wariant. Polityka zagraniczna Rosji może nie być zbyt samodzielna, jeśli nie jest to sprzeczne z interesami jej obywateli. I na koniec polityka zagraniczna Rosji powinna być podporządkowana ogólnoświatowym interesom, nawet jeśli trzeba będzie złożyć w tym narodową ofiarę. No także to taka dominanta w stylu Gorbaczowa. No i cóż, powiem, że polityka Gorbaczowska jest wspierana mniej więcej przez 2% naszych współobywateli. Trochę bardziej popularna jest polityka pragmatyzmu ekonomicznego, że możemy ofiarować naszą wielkość narodową za syty żołądek 8%. Na następnym miejscu jest ta grupa, która sądzi, że możemy, jak niektórzy nasi partnerzy na Zachodzie, dyktować swoją wolę innym krajom, nie oglądając się na to, że może to znacznie pogorszyć nasz imidż czy nasze stosunki z innymi krajami. Tak uważa co czwarty. To są ci, co nie lubią Ameryki, ale uważają, że powinniśmy się zachowywać przykładowo tak samo jak oni. Taki to jest paradoks i absolutna większość, 54% respondentów uważa, że idealna polityka zagraniczna dla Rosji to prowadzenie niezależnej linii, ale nie dążyć do dyktowania swoich warunków innym krajom. Także to jest samodzielny biegun siły międzynarodowej, ale w żadnym wypadku agresywny, ani kolejny światowy żandarm, czy policjant, czy kim by to on nie był. Takie są zasady kursu zagranicznego, które są uważane za racjonalne i prawidłowe przez większość Rosjan. Następny aspekt wojskowo-polityczny. Polska wchodzi w skład NATO, Rosja nie. My mamy własny związek wojskowo-polityczny, OTKB, organizacja tam umowy bezpieczeństwa wojskowego i jak powinniśmy prowadzić swoją politykę związkową. Kilka wariantów, najbardziej popularny, od razu powiem, to jest rozwój własnego związku tego wojskowo-politycznego ODKB. To na drugim miejscu. I to jest też dosyć znana propozycja polityków rosyjskich, nie, czy polityki rosyjskiej, która nie została zrealizowana i nie widać szczególnych perspektyw tego, to znaczy tworzenie dosyć szerokiej, poziomej organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego, która połączyłaby i członków NATO, i członków ODKB, i może jeszcze innych związków. To jest 20% uważa, że jest to prawidłowe działanie. Wektor wschodni, ściślejsza współpraca z Chinami w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To jest możliwe tylko dla 11% Rosjan i wstąpienie do NATO. 5% uważa, że to jest lepszy kurs dla Rosji. Także jak widzimy, zupełnie niewiele. Inaczej przechodzimy do oceny z władz naszego kraju. I tutaj oceniliśmy cztery różne aspekty naszej polityki. Polityka zewnętrzna, gospodarcza, wewnętrzna i społeczna. Polityka zagraniczna jest zaznaczona kolorem niebieskim i łatwo można zobaczyć, że to jest taki rodzaj polityki, który cieszy się największym uznaniem ze strony Rosjan. Na przestrzeni, w danym przypadku jest to ukazane około 6 lat ostatnich, czyli widzimy, że od 38 do 40
8% Rosjan odpowiada, że polityka zagraniczna, która prowadzona jest przez władze naszego kraju, ich urządza. Jest to dużo, zwłaszcza w porównaniu z innymi aspektami polityki naszej władzy. Na przykład, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, ona urządza od 23 do 32%, polityka gospodarcza od 15 do 27%, a społeczna polityka jest odpowiednia od 13 do 28% Rosjan. Także można powiedzieć, że jeżeli chodzi o kurs polityki zagranicznej Rosji, prowadzony przez władze rosyjskie, mogą one być dumne w stosunku do swoich obywateli, ponieważ mają ich wsparcie. I kiedy pytamy, co dobrego zrobił Putin wśród Rosjan, to na pierwszym miejscu zawsze wskazują aspekt polityki zagranicznej, czyli wzrósł aspekt polityki rosyjskiej i Rosji w świecie. Jeżeli chodzi o pana Ławrowa, ministra spraw zagranicznych, to przeprowadzaliśmy ocenę w jesieni i w kwietniu był najbardziej popularnym ministrem w rządzie Rosji. Z 5 punktów dostał prawie 5, ale teraz ta ocena nie jest aktualna, ponieważ trochę później został wybrany nowy minister spraw zagranicznych, Siergiej Szajgu, i on przewyższył Ławrowa. Mówię teraz o popularności, ale przede wszystkim mówię o tym, na ile on sobie radzi, nasz minister, ze swoją pracą. Należy uważać, że Ławrow lepiej sobie radzi ze swoją pracą niż inni ministrowie naszego rządu. I w końcu Rosja i Polska. Dosłownie kilka faktów ważnych, aby to zrozumieć. Skojarzenia Rosjan, kiedy słyszą słowo Polska. Na pierwszym miejscu to towary polskiej produkcji, takie jak kosmetyki, również perfumy, odzieża i odzież. Polacy niezbyt nas lubią, niezbyt dobrze są do nas ustosunkowani, o tym też dosyć często się mówi. Katastrofa pod Smoleńskiem, 4%, to jest trzecia pozycja od góry, i 4% nie potrafiło na bieżąco nic powiedzieć na temat Polski. Chociaż można powiedzieć, że wizerunek Polski jest bardzo różny. Rosjanie bardzo wiele wiedzą o Polsce i wiedzą, że to jest piękny kraj, o tym, że poziom życia jest wyższy niż w Rosji, o tym, że Polacy są katolikami i bardzo dużą rolę w ich życiu odgrywa Kościół, o tym, że w historii było wiele stron zapisanych, niezbyt wesołych, polska interwencja 1%, o tym sobie przypomniałem. Oczywiście mówię o 1612 roku. I doświadczenie własne. 92% ankietowanych Rosjan od 18 roku życia wzwyż nigdy nie było w Polsce, ale 5% było jako turyści. 1% był w Polsce u krewnych i znajomych, jeden w delegacji w związku z pracą, uczyli się tutaj na uniwersytetach i tak dalej. Czyli ogólnie rzecz biorąc, około 8% Rosjan przynajmniej raz było w Polsce, a jeżeli powiem, że mamy 103 miliony ludności, to możemy mówić o 8,1% współczesnych Rosjan, którzy kiedykolwiek byli w Polsce. To nie jest mało. Krewni, przyjaciele, znajomi, koledzy Polacy. Tacy są u 11% Rosjan. To jest dosyć duża liczba. Polskie towary, usługi, marki. Czy spotykali się w sklepach, na bazarach, w reklamie? Tak, 15%, tak.
spotykało się i spotyka się. A teraz jak Polacy odnoszą się do Rosji w opinii Rosjan? Zadaliśmy to dwa pytania. Pierwsze, jak Polska jako państwo odnosi się do Rosji i Polacy jako naród, jako grupa etniczna odnoszą się do Rosji? I okazuje się, że Polska jako państwo odnosi się gorzej do Rosji niż Polacy jako naród. To i kiedy ankietowani byli Polacy, było dokładnie tak samo. Ale jeżeli mielibyśmy być dokładni pod względem liczb, to około 39% Rosjan uważa, że Polska jest raczej przyjaznym krajem w stosunku do Rosji i 47% uważa, że raczej jest nieprzyjaznym państwem, czyli mamy negatywną równowagę. Chociaż 39% to moim zdaniem nie jest mało. 41% Rosjan uważa, że Polacy są raczej nieprzyjaźni do Rosjan, a 49% uważa, że są nieprzyjaźni. I myślę, że tutaj powinienem zakończyć i krótkie podsumowanie, dosłownie jednominutowe. Rosja w opinii naszych obywateli jest krajem, która potrzebuje jakościowo zmienić naszą gospodarkę, aby podwyższyć status wielkiego mocarstwa. W XXI wieku bardzo dużą rolę odgrywa gospodarka. Drugim priorytetem jest przeprowadzanie samodzielnego kursu polityki zewnętrznej. Sami powinniśmy decydować, jak się zachowywać w tym świecie, ale wsparcie takiego kursu jest, ale w niewielkiej grupie. Około 1/4 naszych rodaków właśnie oni chcieliby, żebyśmy w stosunku do innych krajów zachowywali się w sposób dominujący i sposób surowy. Polityka zagraniczna to kierunek dla rządu Rosji, który jest najbardziej popularnym wśród wszystkich kierunków, czyli nasza polityka zagraniczna ma dosyć duże wsparcie społeczeństwa. I w końcu Rosjanie mają pewne obawy związane z wpływem ze strony z państw zagranicznych na naszą politykę. Chcą skrzesić status utracony mocarstwa. Myślę, że to jest taka choroba fantomu. Myślę, że w warunkach prowadzenia prawidłowej polityki i zapewnienia odpowiedniej ilości informacji, myślę, że możemy to robić sami. Dziękuję.